Pan z wami. I z duchem twoim. Gromadzimy się w miejscu szczególnym, by w duchu wdzięczności oddać hołd bohaterom. Tym młodym ludziom, którzy poświęcili to, co najcenniejsze, najwspanialsze, swoje dzieciństwo, swoją młodość, swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Oddziały specjalne, jeżyki, żołnierze zgrupowania Campinos trwali na swoich posterunkach, bo mieli ukształtowane swoje serca, swoje życie i swoje sumienia. I chociaż historia ich życia była nieraz bardzo trudna, szczególnie w czasach powojennych, to my dzisiaj, gromadząc się, modląc się za nich, pragniemy oddać im hołd i wielką wdzięczność. Słuchajmy się w słowa Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości, będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Módlmy się. Boże miłosierny, błagamy Cię za naszych towarzyszy broni, którzy nie wahali się w obronie ojczyzny złożyć największą ofiarę, to jest swoje życie i swoją krew. Spraw, o Boże, aby stali się oni uczestnikami wiecznego zbawienia. Bądź łaskaw dla tych, którzy polegli służąc wiernie naszej ojczyźnie, szczególnie tutaj w Puszczy Kampinowskiej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za ojczyznę zawsze winniśmy się modlić, by ofiara tych, którzy oddali swoje życie, nie poszła na marne. Dlatego teraz wspólnie pomódlmy się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny modlitwą księdza Piotra Skargi. Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczynę Najświętszej Panny Królowej naszej błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej,
byśmy jej ludowi Twojemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Zeszlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi, umacnia, prowadzi i ma w swojej opiece Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Niech będą dzięki. Dziękuję księdzu kapelanowi, a teraz chór wokaliza i idą leśni. Nie ma nikt na świecie domu jak my mamy, jest zielony w lecie, zimą śnieżno-biały. Mamy laska węzi z półmiękkiego łóżka, lampą jest nam księżyc ponad leśną dróżką. Idą, idą leśni, kompas mają z gwiazd. Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden las. Idą, idą leśni, drogę leśnym daj. Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Góra, chmurka płynie, ptak na niebie tańczy. Dołem przez gęstwinę idą partyzanci. Drapieżniki leśne wilku złych panaka. Żandar myśli nie śmie i SS ma stracha. Idą, idą leśni, kompas mają z gwiazd. Pieśni tylko jeden las. Idą, idą leśni, drogę leśnym daj. Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Nie wiadomo nigdy, gdzie i skąd spadniemy. Mścić niemieckie krzywdy wobec polskiej ziemi. Hej, daleka droga, broń ugniata ramię. Króle są ta wroga, a ostatnia dla mnie. Idą, idą leśni, kompas mają z gwiazd. Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden las. Idą, idą leśni, drogę leśnym daj. Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Nie martw się dziewczyno, trzeba mieć nadzieję. Wszak nie wszyscy giną, może ocaleje. Jak to będzie ładnie wrócić do twej wioski. Nie ostatni padnie żołdak hitlerowski. Idą, idą leśni, kompas mają z gwiazd. Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden las. Idą, idą leśni, drogę leśnym daj. Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Idą, idą leśni, kompas mają z gwiazd. Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden las. Idą, idą leśni, drogę leśnym daj. Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym miejscu zazwyczaj zabierali głos, póki jeszcze żyli, pułkownik Jerzy Strzałkowski, komendant Jerzyków, a po wojnie ich duchowy opiekun i przewodnik. Kiedy komendanta nie stało, głos zabierał pułkownik Jerzy Broszkiewicz, 76 lat temu plutonowy podchorąży Orlicz, dowódca ubezpieczenia od strony Truskawia. Dziś ich misję kontynuuje pani Wanda Baranowska,
prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych Jerzyki i ich komendanta, pułkownika Jerzego Strzałkowskiego. Pani Wando, zapraszam do mikrofonu. Brawo. 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 Witam wszystkich bardzo serdecznie, przyjaciół Jerzyków, wszystkich zebranych gości na naszej uroczystości, którzy nie przestraszyli się pogody ani epidemii i jak zwykle od 63 lat przybywamy tutaj na tę uroczystość. Ja tu pierwsze kroki przyjeżdżałam razem z panem Jerzym Strzałkowskim jako dziecko i mam to już prawie we krwi, że muszę kontynuować tą pamięć. Świętej pamięci pan pułkownik Jerzy Proszkiewicz prosił, żebyśmy założyli Stowarzyszenie Pamięci. I wśród właśnie naszych członków jest młodzież muranowska, która już troszkę wydoroślała, ale nasze rodziny, dzieci po prostu bardzo tą uroczystość uważamy za swoją rodzinną, bo zaraz w latach 50. to przyjeżdżali tutaj żołnierze, których teraz jest coraz mniej. Pozdrawiam cię, Mieciu Adamski, który jest Jerzykiem żyjącym, ale tutaj po prostu przyjeżdżaliśmy jak na piknik i pan Jerzy Strzałkowski wtedy opowiadał nam, dzieciom, młodzieży, przy ognisku na wydmach, nie było tych takich wysokich drzew, bo to było 63 lata temu, opowiadał nam historię, jak walczył z tymi dziećmi, żołnierzami, którzy mieli po 15-16 lat. Moi rodzice też byli powstańcami. I ten piękny napis, który jest tutaj, Tobie, Polsko, oddaliśmy życie, ziemi ojczystej ciała, a wiarę przyszłym pokoleniom. I my musimy być tą wiarą, abyśmy pamiętali o tych naszych kochanych bohaterach. Historię przepięknie i wspaniale i poprzednicy, moi goście mówiący, powiedzieli wszystko. Do zobaczenia za rok. Serdecznie zapraszam. W pierwszą niedzielę września. Dziękuję bardzo. Brawo! 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 A teraz odtworzymy fragment wystąpienia Jerzego Strzałkowskiego. Tu sprzed 20 lat. Wracam ja myślami do tej bitwy, a bitwa pod Pociechą to jest jedna chyba w historii II wojny światowej partyzancka bitwa, która trwała 5 dni. Bo zasada działań partyzanckich to jest zaskoczenie i odskoczenie. To trwa 3 godziny, 5 godzin, pół dnia. Ale 5 dni to armia pozycyjna prowadzi taką wojnę. Myśmy tutaj ją prowadzili pod Pociechą. I najistotniejsze to, żeśmy tą bitwę wygrali, że Niemcy musieli się wycofać od Ruskawia, od Ugłonia, a nawet dalsze okolice. I te ofiary, które tutaj padły, z tej listy wycztowani chłopcy, którzy ginęli tutaj, zmieni sanitariuszki, to my uważamy, że te ofiary umożliwimy całemu zgrupowaniu kampinoskiemu w dalszym ciągu tutaj istnieć i walczyć, bo utrudniliśmy kontakt między szosą Warszawa-Błonie-Sochaczew, a między szosą Warszawa-Jabłonna-Nowy Dwór. Kontakt z armią niemieckim. Te ofiary uniemożliwiły i w ten sposób w dużym stopniu utrudniliśmy im walkę z powstańcami Warszawy. A wracając do tych powstańców Warszawy, my wszyscy byliśmy właśnie w tym powstaniu, braliśmy udział w tym powstaniu, tak dużo tych kolegów tam życie skończyło i czujemy się
dzisiaj usatysfakcjonowani, że wy macie inne warunki do życia. Dziękuję. Można powiedzieć... Tym słowom towarzyszyć będzie...